Ostatnie w cudzysłowie normalne miasto w Falloutie to Los Angeles, choć jest tu częściej nazywane gruzami, Boneyard, Auditum czy innymi tego typu głupimi przydomkami. Choć trzeba przyznać, że miasto całkiem nieźle przeżyło atomowy holokaust, bo praktycznie nic się nie zmieniło. Niestety, co jest smutną prawidłowością, w pierwszym Falloutie nie ma tu za dużo do roboty. I standardowo dla tej części głównym problemem są, a jakżeby inaczej, walczące ze sobą gangi. Chociaż z drugiej strony nie odbiega to zbytnio od faktycznej sytuacji w LA. No ale starczy tej lekcji wosu, robota czeka. To kolejna lokacja, w której warto porobić wszystko przed największym zadaniem, bo w jego wyniku mogą zginąć kluczowe postacie dla mniejszych questów. Więc zwiedzam sobie miasto i gadam kolejno ze wszystkimi, dzięki czemu dowiaduję się, że w mieście wysiadła hydroponika i zaradzić temu może jedynie kompletnie obcy koleś będący tu tylko przejazdem. W bibliotece znajduje się ostatnia możliwa do przyłączenia do ekipy osoba. Warto ją popytać o różne rzeczy, bo też jako jedyna zaznaczyć może na mapie katedrę mistrza. We wschodniej części miasta, za gniazdem szponów śmierci, znajduje się fabryka i sklep z bronią prowadzone przez przekomicznie nazwanych w polskiej wersji zbrojmistrzów. Można dostać od nich zlecenie na rozpieprzenie gniazda potworów, z którymi mieszkają po sąsiedzku. W nagrodę można dostać od nich broń dla siebie lub poprosić, by wyposażyli oni gang podczas głównego zadania w mieście. Przy trupie obok gniazda szponów śmierci znajdują się części potrzebne do naprawy miejskiej hydroponiki. Na tym etapie walka nie będzie zbyt trudna. Do zaliczenia roboty od zbrojmistrzów konieczne jest zabicie wszystkich szponów śmierci na powierzchni oraz w piwnicy. Należy też porozbijać ich jaja. Chwalę się naukowcowi, że mam potrzebne części, on z kolei poprosi, żeby zanieście do kowala. Po ogarnięciu tej roboty odblokuje się możliwość ulepszenia pancerza wspomaganego u naukowca, do czego będzie potrzebował paru książek od bibliotekarki z hub oraz ulepszenie karabinu plazmowego u kowala. Nie używam broni energetycznych, więc ten fragment sobie odpuszczę. Teraz, kiedy załatwiłem już wszystkie pomniejsze sprawy, idę po główne zadanie w tej lokacji. Syn burmistrza został zamordowany i szuka on ukojenia w zemście, więc zleca zabójstwo szefowej gangu, która jest za to odpowiedzialna. Prościzna. Idę do babki i mówię wprost, że przysyła mnie burmistrz. Ta na szczęście, zamiast robić się agresywna, robi się wylewna i wyjaśnia całe nieporozumienie. To nie ona zabiła syna burmistrza, tak właściwie to ona z nim teges szmeges, a zabili go policjanci i zwalili na nią winę. Na dowód ma holodysk z zapisem całego zajścia. Prosi o pomoc przy wymordowaniu policjantów oraz dozbrojeniu jej gangu. Mam przysługę u zbrojmistrzów za wytępienie szponów śmierci, więc wszystko pięknie się układa. Po dopięciu całej rewolucji idę pokazać holodysk burmistrzowi i wyjaśnić, że to jego policjantów trzeba wybić, a nie biednych gangusów. Dziadek dostaje pierdolca i sam rzuca się na mundurowych. Niestety nie da się go w żaden sposób uratować, no chyba że wykonując całe zadanie źle i zabijając dziewczynę jego syna. Do walki z psiarnią przyłączą się mieszkańcy i dozbrojeni gangsterzy, więc to nic trudnego. Po wszystkim wystarczy zagadać z dziewczyną i pstryk, wszystko w LA zrobione. Następny przystanek, baza wojskowa łamane na fabryka mutantów. Na miejscu będą czekać paladyni bractwa, którzy rozumieją szturm jako zabicie trzech mutantów pod wejściem. Do środka nawet nie zajrzą. W mniej agresywnym podejściu można dać się zaprowadzić do porucznika mutantów oraz nawet przejść na ich stronę. Ale to nie jest mniej agresywne podejście. Tu też muszę pożegnać moich towarzyszy. Cud, że przetrwali tak długo.
Z racji, że nie levelują i nie mogą ubierać pancerzy, to na tym etapie są już bardziej kulą u nogi niż pomocą. W bazie pełno jest pól siłowych. Przez czerwone można przechodzić, ale zadają obrażenia. Przez żółte można przejść tylko po ich wyłączeniu. Można to zrobić za pomocą naprawy. Na szczęście można przez nie strzelać. W tej części bazy mieszka sobie zdrajczyni rasy, która puszcza się z supermutantem, który chce wymordować wszystkich ludzi. Czeka ich piękna, romantyczna, wspólna śmierć. Zagaduje do zdrajczyni w nadziei, że może jednak przejrzy na oczy. Nie przejrzy, więc oczy nie będą jej już potrzebne. Z racji, że zacząłem od zabijania wszystkich mutantów mieszkających w tej bazie, to porucznik już nie da możliwości przyłączenia się do kampanii mistrza. Ich strata. Operatorzy kadzi z wirusem FFV twierdzą, że są nieuzbrojeni i proszą, żeby nie robić im krzywdy. Plugawi kłamcy, wszyscy są wyposażeni w pistolety laserowe. Mam pewne problemy z zalogowaniem się do terminala, ale to nic, czego w końcu nie załatwi umiejętność nauki. Dzięki wysokiej inteligencji, kiedy już dostanę się do terminala, mogę wybrać opcję zhakowania go, aby pokazał mi ukryte opcje. Wybieram najdłuższy czas do autodestrukcji, bo nie wiem, ile zajmie mi pierdolenie się z polami siłowymi. Daję dyla, bo lepiej nie być w okolicy, kiedy skończy się odliczanie. Teraz została już tylko jedna rzecz do zrobienia. Spytać mistrza, o chuj tutaj chodzi.